Tak więc witam was w wielkim finale. Po dwie wygrane, więc zwycięzcy będą walczyć. 9800 mój przeciwnik ma. I zerknijmy, co tutaj jest w środku. Legendy ma poza Dżabą wszystkie. Pierwsza dwójka na 9. Widać, że jest Radus. Piet na 9, więc statki będą całkiem niezłe. 7 Wampa, 8 Starkiller. Czy coś tu jeszcze ciekawego? Ben Solo 2, Omikrony, Relik 7, Mara 5, gotowy pod Inkwizytora i ma Inkwizytora, ale bez Omikronów na szczęście. I statki, zacznijmy może od First Orderów, 7-7, więc spokojnie egzeka jest w stanie goś pokonać. Profundity 7 gwiazdek. No to zobaczmy, co nam boty powiedzą o tym pojedynku. Po prawej mojego przeciwnika statystyki. I tak, na reliku 3 przewagę 4 postaci. No aż 26 na reliku 5. Na 7 ma o 7 więcej. Na 8 mamy tyle samo, o 1 więcej. Na 9 chyba po prostu ten Lord Vader więcej u niego. W ataku ma więcej wygranych. O, ja przekroczyłem 4000 w ataku wygranych. Undersize'ów bardzo mało, bardzo dużo mu się broni w obronie. Banerów ma więcej, pól przejętych więcej, rund wyczyszczonych, wow, ponad 300, nieźle. Z ma dużo więcej założonych. Na girze 12 ma troszkę mniej postaci, ale aż 181 na girze 13. Modów 6-kropkowych ma troszkę mniej, plus 10 speeda ma więcej, plus 15 więcej i plus 20 też więcej, a plus 25 to już w ogóle dużo więcej. Więc tutaj przewaga w modach będzie przeogromna. Speed na Nestce ma większy, Tenacity aż 160%, nieźle. Speed na Vaderze ma dużo większy, obrażeń też. Pieta ma 350 aż, wow, bardzo szybki. Komandera Soketano ma tylko 2 speed wolniejszą. Starkillera ma troszkę wolniejszego, ale obrażeń dużo więcej. Rendara ma na Omikronie i speed aż 354, nieźle. Omikron ma na Aidence. Inkwizytor 342, piekielnie szybki. Malgusa 290 aż, bardzo szybki i tylko nieco mniej health na nim ma. Radus dużo szybszy u mojego przeciwnika, 350 aż. Dżaby nie ma, jak wiemy. Bena ma dużo szybszego, obrażeń trochę więcej. Health dużo mniej. Hotbot, co nam powie o tym pojedynku? No, po prawej stronie bardzo dużo czerwonego. Relików aż ma 1001 poziomów. Wow. Datacronów też ma trochę więcej. Rejke ma tylko wolniejszą, ale obrażeń dużo więcej. Ja mam SLKR jakoś strasznie wolnego teraz, ale bardzo dużo health. Okej. To wiem już dlaczego. Eternala też ma szybszego. Helfa bardzo dużo, 194 000, nieźle. A i Lord Vader, jaka różnica w speedzie. No, coś tam będę musiał pozmieniać w modowaniu, bo się przydałby lordzik trochę jednak szybszy. Statki mamy, jak widać, takie same. Cóż, Datacrony jest dla lordzika. Ultimate ładowanie szybszy, jest Dash Rendar, kolejny, tylko z tym większą ilością statystyk. Dla Dżaby już gościu ma przygotowany i to ten bardzo dobry Datacron dla Dżaby, nieźle. Jeszcze Dżaby gościu nie ma, ale widziałem już, że jest niedaleko. Jest dla Vadera, ma dla Haxa, nawet 2, nieźle, 2 nawet dla Haxa ma. Ciekawe, bo ma takie same, dlatego Haxa tylko statystyki się różnią. Nieźle armor, nieźle health steel. Ale może jeszcze nie ma tego zapisanego. Omikrony może zerknijmy teraz. I tak, na Benie Solo, na Bobie, Malgus, Radus, Rendar, Aiden, Dżuhani w TW, Mara jest chyba też w TW. Qui-Gon, Savage'a ma na reliku 7, Starkiller, Wampa i Zamwizzle, więc no ciężko będzie walczyć z nim bardzo. Dawał Lorda, Maula, Royal Guarda i SLKR, taka wersja na grubo. Qui-Gon, Gaz, Malgus, CLS, o jak Aiden, jak sobie ładnie radzi, tylko trzeba mieć ją zrobioną z Omikronem. Niuciak, ciekawe. Rendar, Rejka, to subdroidy, ma 50 RT, ale Relik 1, ciekawe. Radus, Motma, o Grievous nie dał rady i nie tylko on. Grievous, jest wielki inkwizytor, Gaz nie dał mu rady. No, nieźle, nieźle. I to nie jeden team, który mu nie dał rady. Wow, no gościu ma bardzo szybkiego inkwizytora. To będzie problem. Bobuś i Egzek, Kaimira oraz Radus. Okej, czyli najmocniejsze bierze w atak. Czy on coś zmienia, czy nie? Czy można tak przelecieć szybko? O, strona mieli. Tylko jedną legendę, ale wcale to nie wygląda łatwo. Oho. Internet czy strona powiedziała, że na razie dość? No nic, no chyba nie ma na co więcej patrzeć. Zobaczymy, jak to będzie za chwilkę w ataku. No ale finał to finał. Będzie bardzo ciężko oczywiście tutaj walczyć. Jak będzie? No, zobaczymy. Ostatnia walka w tejże Grand Arenie. Zobaczymy, co tutaj się uda zdziałać, jeżeli w ogóle, bo bardzo ciężkie warunki wystawił gość. Mianowicie mamy wielkiego inkwizytora, CLS-a, Rejka, Radus i Qui-Gon na samym dole. Natomiast pole dolne, którego się najbardziej obawiam, Imperator, Mara, Malak, Rejka z Benem, Lordzik, Savage ze Starkillerem i na koniec Malgus. No i najpierw spróbuję to, co nie wiem, czy pójdzie. Ewentualnie wtedy przeniosę się po prostu na górę i zacznę od właśnie Savage'a Opresa. Jaki tu Datacron? Aha, to w ogóle nie będzie działać, bo oni nie atakują 4 razy. No poza tym panem, ale to jest 3v3, więc też nie zadziała. 8% dodge, taki w sumie byle jaki. No ja nie miałem totalnie pomysłu, jak to zagrać, więc albo legenda, albo dash rendar mi przyszła do głowy, więc zaryzykuję właśnie dashem rendarem i ta dwójeczka. Zobaczymy, co się stanie. Datacron tylko odpowiedni, ten z bonusową turą. No i ciekawe, co się wydarzy, czy się uda to w ogóle pokonać, a jak nie, to od razu idę po prostu na górne pole. Bo nie bardzo miałem pomysłu, co z tym zrobić. Okej. Na pewno to. Było ładne hity, ale Savage'owi prawie nic nie zrobiłem. Tak szczerze. Termiter. Na pewno ciebie trzeba ściągnąć. Szybko poszło. Ale no właśnie. A, trzeba było basiciem atakować. Cię podleczymy. O, wow. No musisz teraz spaść, Starkiller. Git. Dispel. Ładny stan. Och, powinienem szok tu użyć. Chociaż on ma dispel. Chyba bez znaczenia. Zobaczymy, czy teraz mi obrażeń wystarczy na dasha. Na Savage'a, nie na dasha oczywiście. Raczej to. Nie, to trzeci nic nie robi. Dispel jak najbardziej. Potrzebuję od Quilla szok. Niepotrzebnie go za bardzo użyłem na wizaż. Wow. I znowu zaczynamy pełni. O, muszę trafić chyba w taki odpowiedni moment, gdzie trafię szokiem i rendar go pozamiata. Chyba to nie jest ten moment, bo znowu będzie miał dispel. O, chyba nic z tego. Chociaż dash rendar przez mój 6. poziom się stakuje. Może się wystakuje na tyle, żeby go zdjąć w końcu. No właśnie o to chodziło. Więc jest 65, wynik piękny, co by nie powiedzieć. Więc Dash Rendar daje radę, ale no jego Datacron za miesiąc już zniknie. Zobaczmy tutaj, czy mi się uda coś zrobić. Mam tu zaplanowanych Jedi, którzy no mają małą szansę, coś ponad 50%. Zastanawiam się, jaki skład najlepszy, ale chyba zostanę przy tym. Co oni tu mają? Pewnie reset cooldownów. O matko, oczywiście tak. No JKR-a to boli. Bo on chyba tym percent health coś tam atakuje ze swojego Marka. Nie mam żadnych... Nie mam nic ciekawego, co bym mógł im dać. Deflection niewiele zmienia. Armor penetration może trochę. To może 20% dots. Bardzo szybka jest tam Mara Jade, więc Imperial Troopers odpadają, bo się nie ruszą. 369. Mam nadzieję, że JKR coś zrobi. Coś zrobi. Musi ich pokonać, nie ma innego wyboru. Ale niestety Mara Jade bardzo szybka. Bywa i tak, chyba można powiedzieć. On ma full Termiter. Ale kurczę, właśnie ten Fir. Saver. Ach, no i nie mam Marka teraz. Cooldown podniesiony. Fir. Zaatakuję basiciem, dostanę Fir. Zaatakuję jodą, dostanie Fir. Zaatakuję tym, nie mam wskrzeszenia. Ojoj. A nie mogę Marka rzucić w Marę. Może tak jednak zagram. Przynajmniej będzie trochę podleczony. No i się ukryła. To jest już koniec. O, i tak się zastanawiam, czy mogę lepiej zagrać to. Czy trzeba było Mark w nią może grać? Może Stan by wtedy siadł. Dobra, nic już z tego pola dolnego nie zrobię. Koniec walki. Koniec walki, przynajmniej na razie na dole. Dobre, gościu teamy dał. Zobaczmy tutaj, czy tym razem się przedre Imperial Troopers. Tylko tym razem wybrać odpowiedni Datacron. Reliki 7, więc tam na grubo. Gdzieś tu mam Armor penetration. Tylko... Tylko mój Wirs ma relik 3. No tu jest 30%. Tu jest 35%. Dodge 5%. No za bardzo tego Datacronu i tak nie będę potrzebować, więc mogę zagrać. Wolniejsi są dużo ode mnie, ale reliki 7 bolą trochę. No tak, rozpoczynam pierwszy. Dam sobie Termiter i lecimy. No zupełnie inna walka niż z Matexem. Nie mam Days, nie mam Days jakiegoś. Okej. Okay. Jeszcze jeden cios i do widzenia. Okay. Dobra. Dało się. Dobra, spróbujmy zagrać na Qui-Gonzina, ale jak tu już będzie wtopa, to już kończę walkę, bo nie będę miał już czym totalnie to wszystko wyczyścić. No dobra, dobra, nie ma, jeszcze można, jeszcze będzie czym grać. Chociaż górę sobie przedran, zobaczę co zrobi przeciwnik. Newt, B1 i Django. Tu Datacron, coś dla light side. Resistance penetration, special accuracy. Akurat dobry Datacron. A co ja mogę dać? To niewiele mi raczej zmienia. Ale chyba nie mam nic lepszego. No nic, spróbuję to. Ja jeden mizji już coś przynajmniej mam. Chociaż wiadomo, Anakina nie zmisuje. Może chyba niekoniecznie najlepszy dysk. No może być chyba to. Spróbujmy się przedrzeć. Ściągam jak najszybciej to możliwe Qui-Gona, byle ten się też rozbił wcześniej. Git. Nuciak. Ciężkie życie. Basic. Git. Ten sobie z Dispel zrobił. Robię Dispel na pewno. Tego offense up. Speed down. Super. No akurat chyba dość to dobrze wychodzi. A, niepotrzebnie chyba to zagrałem, bo on sobie to zdispeluje, dalej będzie miał formę taunta. Ale na szczęście Django, po to ten Django tu był. Okej. Django leczmy. Okej. Tak. Będzie sporo obrażeń, a może nie tak sporo. Burning. Leczymy Django. Ciach. I do widzenia. Dobra. Więc akurat Newtem zagrane tak jak trzeba było. Od początku do końca. No początek jest całkiem niezły tej góry. O, zobaczmy Radusa. Co on tutaj ma? No okej, nic w sumie tu nie ma. Jedyne co to, że on ma tego Radusa bardzo szybkiego. 354, strasznie szybki, dużo prota, dużo helfa. No, no całkiem, nie, całkiem szybka. Jak zagram to triumviratem. Bardzo wolny K2, no po to, żeby właśnie pewnie grać treją w to i na niego rzucić isolation. Bad patch są. Bounty Hunters też. Ostatnio chyba Bounty Hunters grałem. 77% mają. Ma strasznie szybkiego Radusa, ale cała reszta dość słaba. Ale właśnie, z racji tego, że jest K2, ciężko będzie naładować sobie payout. Wampa 46%, więc odpada. Bad Batch. No, robią dispel, a potem oni dostają sporo buffów. Pytanie, czy mi gdzieś bad batch by się jeszcze nie przydali. Chyba zerknę na SWGG na Inkwizycję, co zrobić. Bo jak tam idą albo treja... Aha, mogę wybrać co chcę. A jaki on dał team? Zerknę w grze. 9 siostra i chyba to jest ta 7. I 9. O korda, ludzie się boją. Treja 99%. Bedbet 76%. Okej. Okay. Nie wiem sam. No Bad Batch mogą zadziałać na Radusa. Ale się też mogą wywrócić. No nic, spróbuję Bad Batch, a Treya raczej jest pewniejsza na Inkwizytora. Tak ludzie grają. Echo Tech 81%. Dobra. No to tak. I tutaj gdzieś chyba miałem ten Spotensy, co ostatnio na Matexa zagrał bardzo ładnie. 123% Potensy. Tego dysku raczej nie użyję. Tak, nie użyję, bo dla SLKR-a będę mieć ten. Dobra. No to lecimy, zobaczymy co będzie. Nie pamiętam tylko, czy Radus, czy mój echo się ruszy wcześniej. Radus, ok. Ale żadnego ability block nie ma, więc jest spoko. Wiem, że dużo tu buffów, ale mam nadzieję, że tech teraz stan rzuci. Siad na Dżyn oczywiście nie, ponieważ ona ma zetę, gdzie nie można jej zestanować. No to lecimy w Radusa. Ten, który ma bardzo dużo prota. Jeszcze jedna tura i będzie Dispel. Będzie Dispel od Echo. I to już będzie dla nich koniec raczej. Hit. Teraz tak, podleczmy Huntera. I Hunter teraz basiki. Dżyn. Okay. Ładnie. Tym chyba się podleczę. No i koniec walki. I full banerów. Git. 5-7. Lecimy dalej. No to Inkwizycja. Co będzie? Reset cooldownów. O matko. No. Dodge 19%. Dodge nie ma znaczenia dla mnie. No to tak, ty, jakiś Datacron wam mogę dać. Offense up nic mi nie zmienia. Ten dysk też niewiele zmienia, ale dobra, no deflection ma. Może coś evade wejdzie. Nie będę mógł niestety Isolation dać, znaczy w Wielkiego Inkwizytora, chociaż może się to uda nieco później. No, podniesienie cooldownów to może właśnie będzie to. Chociaż Isolation dam i tak w 9 siostrę, a tutaj będzie po prostu Annihilate i tyle. No i właśnie teraz czekać muszę na Treya, aż się ruszy. Goru. Isolation. A dobra, na wszelki wypadek w Sidiousa. Bo oni raczej mi nie zrobią wiele. Aha, tylko że ona dalej ma taunta. No cóż, a już po tauncie. A chciałem ability block jej rzucić, ale tylko tenacity down weszło. Annihilate. No i następny pójdzie w 9 siostrę, a w międzyczasie 7 powinienem zdjąć. Oczywiście Hell by Hearted. Miss, ok. Oczywiście Drain. Może być to. Ok, oczko sobie dała. Obniżymy cooldowny Nilusowi. Trzeci, żeby odzyskać protection. Basic. O, miss. Cóż, evasion up miała z dysku. Nie z dysku, tylko z Datacron oczywiście. Dyski to na Conquestie. A, niech będzie już tak i dam auto. 3 minuty spokoju, nie zdążę Annihilate naładować, jak go wcześniej nie zniszczą sami. Czy ją? Bo to jest ona. No dobra, co zostaje? Rage Jedi Training. No, muszę się zastanowić, co na nią zagrać. Trzeba będzie wrócić jakoś do dołu. O... No i pewnie legendę będę musiał na Imperatora i Marę rzucić. Raczej nie będę miał czym ich pokonać. 4. Dobra, ale idźmy z Rey. Co tu masz? A, 338, bardzo szybki film. Datacronu im nie dawał gość. 300 fin. Znaczy po Mirroru chyba nie zagram, bo jestem wolniejszy. Więc nie ma to sensu za bardzo. Myślałem przez chwilę nad Vaderem na Imperatora, ale boję się tam strasznie Malaka. Tutaj Vader nie ma... Znaczy... No nie no, Vader tutaj by zadziałał akurat. No zobaczmy co, czym ludzie grają na to. Może jakaś inspiracja przyjdzie. Większość gra z droidami. JKR, którego nie mam. O! No, Akbarem nikt nie gra, ale nic, mam Wedge'a, mogę spróbować. No i to będzie spoko. Rebel, bo niestety Rebelia nie zadziała na Imperatora przez to, że tam jest Malak. Wedge'a mam w obronie, więc nie mam wyboru, gram w ten sposób. Lando niby może być, ale plus 25% speed, tenacity chyba jest spoko. Na pewno nie dam im zielonego. Critical Chance chyba jest spoko. I od razu idziemy w Fina. A reszta się okaże. Fin. O, troszkę brakło. Go zdispelowała. O, niezbyt wielki mam wybór. O! No, nieźle. No muszę pozbić, bo bez tego nie wygram tej walki. Ach, brakuje mi damage'u. Ach! Zabrakło damage'u, niestety. Jakby się ona tam nie otantowała, to bym ją pokonał. Ach, głupia wtopa. Może coś z tych klonów zrobię. A Kody ma niską liderkę. No ale chyba powinno tyle wystarczyć. A, i gdyby Rey się nie otantowała. A co, kurczę, damage'u mi troszeczkę zabrakło. No tylko troszeczkę, no. Tylko troszkę, by ten spadł, może bym sobie z Rey poradził. No jakby nie zdjęli Chewbackę, to może by poszło. Chyba, że niepotrzebny był Dispel na tej Rey, trzeba było próbować stan rzucić. Może wtedy Chewbacca by przeżył i bym resztę jakoś wykończył, ale ciężko powiedzieć. Co my tu mamy? Egze Kaimira Radus. No jest to do przejścia na egze w 3 atakerów. Ten niestety gra z gantletem. Więc nie będzie tutaj łatwo, ale zobaczymy. Jest to do przejścia. No nic, nie mam wielkiego wyboru, muszę przejść jakoś to pole i liczyć, że na tył mi coś zostanie. No zacznijmy od Lorda. Jak Lorda nie przejdę, to wiem, że tego pola już nie i mogę wyrzucić wszystko, co mam na to, co zostało. Większa szansa jest, jak ludzie grają z Armorer. Tylko tu się boję, że się nawet nie ruszy. 319 speed. Dał ten sam co ja. Dodge 24%. No nic, zaryzykuję z wrzuceniem armorerki. Zobaczymy, co się stanie, czy się udaje jej w ogóle coś zrobić. Dysk ten, co mi do tej pory świetnie pomagał. Tak, tu. Na pewno to, bo musi być dispel tego pana. Armorer się ruszy, na szczęście tak. Nie da mi 3 staków, ale 2 są spoko też. Teraz się on wyrzuci w armorer, no jak zwykle. Teraz ład i po łacie. Zdjął ładnie wszystkich i ma 5 staków kolejne, to nie jest akurat nic dobrego. On się wyrzuci wszystkim we mnie. A i to jest minus grania armorer. W stanie stoi 2. Tutaj, bo będzie kryt. Dalej będzie tu kryt. No, to samo. Muszę patrzeć na Maula, kiedy on ma... Kiedy on ma 5 staków, teraz nie ma, więc prawdopodobnie nie uderzy mnie. A, dodge. Chyba nikogo nie trafiłem nawet. Nieźle. No teraz ma 5 staków. A więc ult. Będę miał tylko jedną... No dobra, ale mogę go zastanować. Nie, nie mogę go zastanować. Dlaczego wcześniej stan wszedł, a teraz nie? Pewnie za dużo staków miał, czy co? A, lipa. Teraz stan wszedł. Okej, już nie pamiętam jego uniku, przyznaję się bez bicia. Przy 5 stakach chyba nie mógł dostać nic. Ja ledwo stoję. Healing immunity. Czemu nie mam ulta? 1% zabrakło. Jeszcze dodge. No dobra, może jeszcze nie padnę. Zależy, co Maul zrobi. Na szczęście basic. No dobra, ult. Muszę niestety tak lawirować między tym Maulem. 2,5 minuty, a ja w ogóle nie zbiłem żadnego. Timeoutem się to może skończyć. Dodge. 20% dodge ma, a dodżuje jak szalony. No i nie padł ten mały. Nieszczęsny. Mogłem w Lorda zaatakować. Dobra, i tak ult mam. No nic, muszę odpalać, bo ten ma znowu 5 staków. Okej. Pat Maul. 1,5 minuty. Mało czasu. Co by nie powiedzieć. I kolejny ult. Ten już niestety sieka bardzo mocno. Nie mogę w niego basiciem atakować, bo mi kontram by oddał. Teraz mogę. Minuta. A ja się tutaj słaniam na nogach. Ła. Ale tylko go tam dotknął. Okej. On ma ulta, to ja odpalam swojego. Prawie spadł. 40 sekund. Dodge. Aj. Kolejny dodge. Łach, udało się. 20 sekund przed końcem. Ale bez armorerki bym tego nie zrobił. To jest fakt. Dobra. Ciężkawa. Dwa omikrony ma Force Diet i ten chyba Obscured, tak. No, czyli tak jak myślałem, Force Diet, Obscured to są dobre omikrony. 296, 8700, dobra. Rej bez Datacronu. Ostatnio walczyłem na ciężki Datacron. 2, 3, 4, 11 tysięcy. No to cóż, JMK. Zobaczmy, co zrobimy tym razem. Ty. Kogo ja wtedy dawałem z Matexem? Czy Mesa Windu, czy R2D2? R2D2, okej. Okay. Coś bym... Ojejku, tutaj już... Datacrony to się kończą. Armor penetration, zawsze chyba spoko. Dobra. Zobaczmy. Szkoda wiadomo JKR-a, bo można... szkoda JKR-a na... na tego Emperora jego, bo mogę próbować od razu Jedi Master Luke'iem grać. Nie rzucił Armor penetration, znaczy ten... Jak się ten nazywa, ten armor? O, piękny wicher. O, to. Armor Shred. Tego szukałem słowa, jakoś mi uciekło. Hermit się jeszcze nie odkrył, muszę więc czekać. Ale jest burning. Okej, jest ult. O, okej, nara Hermit. Może tak. Dobra, Kat ledwo stoi. Czy poczekać jeszcze jedną turę na ult? A chyba wolę poczekać. Zobaczymy, co będzie. Okej, miss. Dobra. Ona teraz ma wicher. Pytanie, czy by... No dobra, muszę ulta odpalić. Wolę nie ryzykować. Okej. Armor Shred. Dobra, teraz ty. Padł. Okej. I koniec. Super. 55. Może być. No to co? Dwa teamy zostały i dwie legendy. I obie... trzy legendy. Zakłamie rzecz wie. Pytanie, co chcę tu rzucić na Malgusa? Rey, która sobie dobrze radziła, czy Eternala? Chyba Rey. Ostatnio ładnie poszło, byłem zadowolony. To niech będzie. Resistance. Nie chcę Rey Jedi Training. Sporo ludzi gra po to, żeby healing immunity na nim rzucić. Ale ja chyba wolę tak. Chociaż zobaczmy, jaki on ma Datacron, bo ma z tych zielonych, jak dużo Helfa, to będzie problem. Helsli 17%, 6% Prota, 15% Termiteru. Okej. Zagram raczej tak. Będzie boleć... Mark, Defmark w sensie. Od Revana. Okay. No trochę się rozrzucili. No niestety Malgus ma tamta. Teraz potrzebuję leczenia od Holdo, żeby nie zejść poniżej miejsca, gdzie będzie Defmark. Może tu. A, niestety cooldowny. Malgusowi zniknął teraz taunt. A, odpalę ulta sobie. Oni powinni poznikać. Albo nie, bo mają coś full wszystkiego. Wyleczenie jak szaleni. Damage immunity. Może Basia zniknie? Nie. A, ten się wyleczył znowu. Muszę chyba wystrzelać pozostałych. Potem dopiero zająć się Malgusem. Bo coś to idzie cienko, a 3,5 minuty, a za bardzo nic. No właśnie, właśnie. Odpalę sobie ulta, co tam. W międzyczasie jemu spadnie taunt. I taką przynajmniej mam nadzieję. O właśnie, tego pana. Leczymy się. Bastilla powinna spaść prawie. Git, dobra, został sam. Więc tak, potrzebuję ulta w niego rzucić i wicher, żeby był gotowy. Powinien chyba właśnie... Jest, dobra. No to czekam na ultimate. Ściągnę go ultimatem. Jest. Ile on ma tych ataków? Czasem mnie to zadziwia. Ale nie przeczytałem, nie pamiętam na pamięć jego kitu, więc... Tak. I wicherek może powinien załatwić sprawę. Prawie. Ale będę dał radę. Super. 5-5. Dobra. Dobra, dobra. No nic. Nie zostaje zdjęcie tej trójki. Chyba rzucę luka z kamieniem. I kto trzeci? Chyba Baris. Datacronu im nie mogę dać, ale i tak mam z nich za mało troszkę. Baris. Szkoda, że Mara wcześniej miała tak dużo ataków. Nie spodziewałem się, że będzie mieć aż tyle. Ale trudno. A czym ile będzie mieć teraz? 1, 2, 3. Tylko 3. Tylko albo aż. Aj, szkoda. Było bliziutko. 1, 2, 3. No i nara. Eternalem mogłoby być ciężkawo. Armor Shield, nie wiem czy aż tak tu przydatny, ale niech będzie. Raczej tak. Luk. Prawie. Malaka nie ma. Tutaj. Luk. Git. No i koniec walki, ale widać jak mocny team musiał być rzucony. I udało się przynajmniej przebić do tyłu. Pytanie, czy tam coś będę w stanie zrobić. Droidzika widzę. Mon Mothma. Order, Bounty Hunters. Na droidzika Wampa działa, jak dobrze pamiętam, więc od tego chyba bym zaczął. Tylko tam trzeba było umiejętnie zagrać, ale jak to się robiło? Wampa 93%. Chyba co... O! Bad Batch? A ja nie mam już Bad Batch, dobra, więc nie ma o czym myśleć. Wampa. No to Wampa, lecimy od razu. Relik pierwszy. Relik 7, Relik 7. Dobra. Tylko 4 Datakrony mam. Wampa tu jest troszkę pewniakiem, więc może sobie zostawię bez Datakronu. Pytanie, czy się uda gościa wyczyścić? Jest otwarte. Wiadomo co. Trzeba się najpierw tych droidów po boku pozbyć, potem ładować i ładować Wampę i zdjąć 50 RT. Stan w ogóle szedł na nim od R2D2. Mało tenacity chyba. Baba. Dobra. Jeszcze raz, bo VIP-em był. Ach, kolejny stan. No i właśnie, to jest to, że nie mam modów w tej chwili 6M na nim. Na pewno to. I tak i stany od tego Artury tu wchodzą. Dobra, dostaliśmy tylko my. Trzeba cię poładować przez 2 minuty. Potem tylko basiki. Okej, nie mam wyboru. Też. Dalej to. Może być to. Okay. 90 klocków już mu zadaję. 100. Było tak, że w pewnym momencie trzeba grać tylko basicami. Bo jak nałożę mu jakieś negatywne statusy, to on dostaje prota. Ale już go prawie nie ma. Chyba już. Dokładnie. 5-8, super. No dobra, jeden z ciężkich teamów poszedł. Zostały 4. Na Mon Mothmę. Pytanie, czy Vader sobie tu radzi. Zobaczmy. Jak tak, to chyba warto. Kalkatarn Karadun, tak? Dokładnie. Wampa 91%, ale Wampa koniecznie był potrzebny gdzieś indziej. Tym żeśmy już próbowali i nie wyszło, bo on za słabe dżawy. Strasznie mało ludzie tutaj prób. No właśnie, Vadera nie ma nigdzie. Chociaż dziwne, bo jeden chyba team widziałem z Vaderem właśnie i Emperor. Aha, bo dałem w złej zakładce, dobra. Właśnie, tylko jedna próba. I to z Emperorem, który jest u mnie w obronie. Zerknijmy z powrotem na planszę. Gdzie może mi Vader pomóc? Kru się boję, że raczej nie. Armor 58%. Retribution. Zamka też będzie problemem. Ma staty. 54% armor. Powiedzmy, że tu Eternal, ale co z resztą? Tu może być Rey. Rey tu już grałem na to i musi chyba tu być Rey. Bounty Hunters może być problem. Na Grievousa od razu idę padbę. Raczej. Nie bardzo wielkiego wyboru mam. Mirror mógłbym w teorii zagrać. Pytanie, czy Padme mi gdzieś indziej pomoże. W teorii tu też by była spoko. Kurczę, muszę posiedzieć chwilę i pomyśleć. Dobra, przemyślane, można rozegrać. Namon Motme Eternal. Z jaką obstawką? Eternal się ruszy, na pewno. Nie mam Armorer czy Łata, żeby dać. Vader odpada. Marauder dostaje Termiter, więc może być. Sidious daje Healing Immunity, ale oni sobie go dispelują. Dooku kontruje, ale jest dość słaby. No chyba zostanę z tym Dooku. Może bez Datacronu. Dobra. Zobaczymy. Możliwe, że sam Eternal to tylko zostanie. No linki, nie mam wyboru. Tu i tu. Bo tutaj nie mogę. No i czekam teraz na ultimate i żeby ich wykończyć. No jeden plus, że nie ma tutaj, to nie jest 5v5, żeby był PAO. Wow, Dooku. Nieźle. Prawie żeś tam zdjął tego nieszczęśnika. I po Kyle'u, nieźle. A, tylko linka mi się złamała przez to. No i wskrzeszenie. Chyba zdjęcie tego Kyle'a Katarna było trochę błędem, bo mi się linka złamała. Ale mam coś dużo damage, że nawet kara tutaj spływa. No, Dooku prawie spłynął. Teraz się trochę podleczył. O! Kara się stopiła. I koniec. Dobra. 5-3. Szału nie ma, jeżeli chodzi o wynik, to na pewno. Teraz będzie dość trudna walka, bo tutaj chcę zagrać Rey, a to ma tak 70% tylko. Oni jeszcze mają kontry, 58% armor, dużo health, dużo protection. Ryzykowne będzie to zagranie. Ale jak chociaż jedną postać zbiję, to jakoś to chyba dobiję. Armor penetration, no chyba to chcę. Zastanawiam się, kogo najpierw zdjąć. Wow. Nie wygląda to dobrze. Może stan tu się uda. Resisted. Tutaj muszę tak zrobić. Niewiele to zrobiło. Próbuję czerwonego zbić. Nie mogę specjalem, bo dostanę ogromną kontrą. Prawie, prawie, ale ten się otantował. Na Dispel mam dopiero za turę. No ma Days, ale niestety będzie po pół. No właśnie, tak niewiele zabrakło. Ach, jednego ciosu brakuje. Tak niewiele. Może tak. Dajmy rejturkę. Git. No, niech będzie tak. Potrzebuję tego haksa jak najszybciej stłuc. Pięknie. No i zostaje tylko Kylo. No z nim już powinien sobie dać radę. Szkoda oczywiście po. No ale... może basic po prostu. Dispel. Tura do Rey. Healing Immunity. AOE. Lecimy dalej. Basic. Dodge. Okej. Okay. Chyba tak. Dobrze. No, fajnie, że poszło, bo się zapowiadało, że może nie być najlepiej. Dobra. Mamy Bounty Hunters i tutaj sobie radzi podobno świetnie Padme. I cieszę się, że ją w atak zabieram. Padme, Ahsoka i Anakin. Deflection? Chyba biorę to. Zobaczymy, ile się uda tu zdziałać. Bo skruszył pierwszy. No muszę tak, bo Anakin jest tu potrzebny. Dispel, offense up. Gdzieś tam z Dengara i chyba z Zam był, więc spoko. Kick, może będzie stun. Fajnie. No już chyba dokończę tego boska. Speed up na Zam to trochę boli, ale nie ma już boska, nie ma tutaj sprawy, że tak powiem. O, payout im się odpalił. Nie jest przez to może najlepiej. A Zam niestety speed up robi to robotę. Tu? Aha, dobra, ona ukryta była. Okej. Zastanawiałem się, czemu w Zam nie atakują, a Zam po prostu była ukryta. Dobra, jakoś to poszło. 5-4. No i zostaje Grievous. Nie ma na szczęście to Datacronów. A ja mam w planie zagrać Bounty Hunters, którzy sobie radzą niby bardzo ładnie. Zobaczymy, bo niestety Ajik będzie tym, który będzie tantował, a target jest oczywiście właśnie tutaj. Tego najpierw od razu tak. No teraz tak z Griffem. Chyba się nie chcę tantować, wolę payout ładować. Dobra, teraz tak, taunt. Stan niezły. 80%. Tylko Dispel od B2 mnie boli bardzo. Jest payout. Muszę zagrać tak, żeby miał crit chance. Ach, Dispel akurat. No to tak. Nie mam wielkiego wyboru. Tauncik. O, super, akurat taunt zgasł. No to pogrywę się. Ciach. Teraz trzeba próbować odzyskać baner. Może się to uda. I co, udało się? Nie, 5-6. Dobra. Ziemia spadła. Z wielkimi problemami, nie ma co mówić. Ale spadła, no. Wszystko na raz poza tym jednym teamem. Trzeba było tam legendę od razu rzucić. Trzeba było legendę rzucić, a można było lepiej troszeczkę zagrać na Rejkę. Ale dobra, walczymy na statkach. Jest szansa go wyczyścić. A Fanalizers teraz trzeba walczyć z 3 atakerami. Dobra, i to się grało tak. Analyzer. First Order. Tak, Silencer. Echelon. SFTI, tak jest. Crew. First Order, TIE Pilot i Consular. I Consular, dobra. I tak, zaczynamy od Hunted na IGK, Silencer Basic. No to lecimy, czyli tak, jeszcze raz sprawdźmy lineup. Silencer, Echelon, SFTI. Dobra. Zobaczymy. Oby się udało wszystko za pierwszym. To jest jakaś tam szansa jeszcze to wszystko wygrać. Dobra, czyli tak. Hunted na AGK. Silencer Basic na AGK. SF TIE trzeci i Silencer. Ok, i teraz standardowo Echelon spada. Dobra. I tak, Silencer Special na Xanadu Blood. Prawie spadł. No to teraz AOE. Shuttle z Reinforce'a. Dobra, no można... Teraz przyleci ten... No nic, trójka na siebie. Okej. Okay. Basic. Okej. Okay. Ładny hit. Ładny stan. Teraz pytanie. Może to? Mam nadzieję, że nie popsuję tu niczego. Nie ma stana. Też niestety nie. Okej, okay, super. O to chodziło. Trójka na siebie. Special. Świetnie. Ciebie podleczymy. Chyba Hunted. Okej. Okay. Trójka na siebie. Out. No i zostałeś tylko ty. Basic. No i ostatnia Reinforce. Chyba Basic po prostu. Call Silencer, może Advantage. Stanie, tak jest. No to koniec walki. Jeżeli nie będzie miss. Super, super, super. Jeszcze raz super. Dobra. Najtrudniejszy przeciwnik niby spadł. Teraz tak. Mam negocjator. No i tutaj ma lewo. No i będzie tyle. Zacznijmy od negocjatora na Imperium. To tym, co się sprawdza. Sierżanta sobie zostawmy. Dobra, lecimy. No jest jeden problem, jest gauntlet, który może podleczyć tanka i będę mieć wtedy duże, duże problemy. Ale zobaczymy. Okej. Okay. Tak, Basic, Special, Basic, teraz na lot. Powinien spaść ta... O, nie spadł. No nic, muszę atakować Specialem, bo może wtedy on spadnie, albo właśnie nie. Niewiele, ale zabrakło. No to Special. Och, serio? Że też on nie spadł. Może teraz. Dzięki. Gauntlet. AOE. Oj, ale mam coś dzisiaj taki... Końcówek brakuje, no. Ale ciach, na szczęście. Teraz raczej ciebie wolę zdjąć. Anakin mój ledwo stoi. Nie jest dobrze. Na szczęście zaatakował Wasokę. Teraz leczonko. Blisko było, żeby Anakin spadł, ale myślę, że chyba nie miałoby to znaczenia, jeżeli chodzi o pojedynek. Ten ofensab zdjęty. Kontra ładnie. Ciach. Dobra. No jak będzie Tant, przynajmniej będzie też Dispel, będzie zdjęty ten Critical Hit Immunity. Anakin przebity. Dwa statki aż mi spadły. I Ahsoka. Bolało. Tant. No muszę następny statek brać, bo mam tylko dwa. Jeszcze jeden Reinforce. Skimitar, okej. No niestety ult Kaimiry mi tutaj trochę popsuł szyki. No dobrze, że Anakin nie spadł, bo tam wcześniej, bo mogłoby być problematycznie, jakby go tam Vader zdjął. Ale dostał kontrą. Tak go podleczy. Nalot. No nie będzie dużo banerów, 60 parę. 62, słabo. Niski wynik. Dobra, lecimy. Teraz separatist. Standard, chyba separatist jest ok. Chociaż dobra, zerknę na SWG, czy ludzie czasami może nie grają z Soldierem w pierwszej linii. Gdzie ten Radus? Executor, Radus, Kaimira, Negocjator, Home One, Executrix, Profundity, Endurance. Co jest? Gdzie jest Radus? A, tutaj, dobra. Dobra, ma lewo. Widzę, że większość gra z Soldierem w pierwszej linii. No chociaż nie, dobra, nie większość. Z Soldierem w teorii... No chyba to bez znaczenia. Z Soldierem są ludzie i sobie radzą. Soldier jest spoko w pierwszej linii, daje te dodatkowe asysty. Tank niewiele zmienia, bo stan pójdzie w to, nic mi to nie zmienia, a zazwyczaj zdąży. Zazwyczaj zdąży tanta dać, zanim ja spróbuję kogoś innego zastanować tankiem. Bombki rzucił. To niespodzianka. Jest i taunt. Na city up nic nie zmienia. Okej, bliziutko. Dawaj Soldier i potankuj. Właśnie tu się Soldier, dlatego się Soldier tu przydaje. Ach, docz. Trochę pech. B28. No B28 niespecjalnie się spodziewałem, szczerze powiem. No teraz chyba ten taunt będzie ok. Tutaj stan, a tutaj będę specialem atakował. I będzie kolejny stan. Niestety teraz się Daisy rozejdą. Soldier out. Niestety. Może tak. blisko, żeby Falcona zdjąć. No teraz będzie niestety podleczenie. Noczko. Wreszcie. Oczko kolejne. Basic, bo nie mam wyboru. Jest dobry stan. I... Okej, X-Wing. Okej. Basic. Basic. Dziękuję. Dobra, tamten jest ukryty, więc nie mam wyboru. Ult w następnej turze. Erholdo swojego jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że zdążę przed nią. No nie, Grievous i tak będzie przed nią Termiterem, a on by odpalił swojego ulta, więc tutaj 100% na wygraną. 6-5 banerów. Dobra, udało się wyczyścić. Chociaż miałem co do tego wątpliwości. 1979. Przypomnijmy sobie, jedna wtopa. Tutaj 0. Czyli dwie wtopy. No, mniej niż się spodziewałem, że będzie przy takim pojedynku. Dwie wtopy łącznie. 1979. Gościu nie ma egzeka w ataku, no ale jest oczywiście w stanie moje statki zdjąć, ponieważ ma Profundity, więc może zagrać Mirror. No a na egzeka może tak jak ja Fanalizerem. Jest szansa na pewno to wygrać, więc jestem zadowolony z ataku, chociaż można było oczywiście zagrać nieco lepiej, ale jest szansa wygrać, więc chociaż tyle z tej walki. Finał jest taki, że niestety przegrana. Mój przeciwnik ładnie naprawdę jechał. Banery bardzo wysokie, 2700 banerów. No i miał tylko jedną wtopę na Jedi Knight Luke'u, ale jak widać, no przewaga jest z naprawdę wielu banerów, więc nawet jakbym tylko raz wtopił, to bym odzyskał powiedzmy gdzieś koło 20 kilku banerów. A to i tak by było troszeczkę za mało. Gość naprawdę 56-57 banerów prawie wszędzie zdobywał, więc naprawdę gość grał rewelacyjnie. Nawet jakbym tej wtopy na Marze nie miał, znaczy nie, musiałbym po prostu jechać wszystko na raz, to wtedy bym wygrał. Ta wtopa no bolała, ale tej na Marze też mogło nie być. Ale tu już naprawdę wysoki poziom jest, gdyż jak zobaczycie moją pozycję obecnie, no to jestem strasznie, ale to strasznie wysoko. My ranking 720 miejsce. Teraz wiadomo, że spadnę trochę, ale możliwe, że nawet w pierwszym 1000 graczy się utrzymam, a no tu już jest level taki no bardzo, bardzo wysoki. I tutaj widać Scav Patrol, goście są. No ANZGC, no to już przed chwilą z gościem walczyłem. Z Shadowlands, Debik Czabowski, SL, kolejny Shadowlands, Shot First, Mau, Red Machine, Mav Vanguard, więc wysoki naprawdę level. Dla mnie trochę za wysoki. Więc nawet ta przegrana troszkę pomoże, że spadnę niżej, może będzie przez to troszkę łatwiej, bo no, jak na swoje możliwości wydaje mi się, że jestem bardzo, bardzo wysoko, no, za wysoko, ale jestem z wyniku, nie ma co powiedzieć, zadowolony. Dwie wygrane, jedna przegrana, niewiele brakowało, żebym wygrał w tej trzeciej rundzie, jakbym wszystko na raz przeszedł, to bym pewnie wygrał, ale skill rating jeszcze mocniej do góry by mi poszedł. No cóż, to tyle. I tak jestem z tej Grand Areny zadowolony. Poszło lepiej niż sądziłem. Jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, można spokojnie je zadawać w komentarzach. A cóż, widzę się z wami w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Do zobaczenia.